Dobrze, proszę Państwa, Radio Conchita. Dzisiaj jest piękny dzień. Pół do pierwszej i jest po prostu. Nieciekawy dzień, bo jest bezsłonecznie. Królowie Maria Katolickiej Włoskiej w naszych domach, serdecznie pozdrawiając wszystkich radiosłuchaczy, zapraszam do wspólnej modlitwy. Numer kontaktowy z naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 55. Radio Conchita. Dzisiaj dźwięk taki tubalny. Choroba jest na głupotę. A rozważając tajemnice bolesne różańca świętego, chcemy polecać następujące intencje. Modlimy się za naszą ojczyznę. Obejmujemy również wszystkich chorych, cierpiących. Modlimy się za księdza biskupa Kazimierza Leczana, księdza biskupa Gerarda Kusza, księdza biskupa Mariana Rojka. Polecamy ojca Jana Króla, jego mamę panią Józefę. Modlimy się o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza Dyrka. Obejmujemy również naszą modlitwę 14-letnią Dominikę, która w tych właśnie chwilach przeżywa trudną operację, prosząc o pomyślny przebieg tej operacji. Polecamy również naszych zmarłych. Modlimy się za świętej pamięci Irmogardę, za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, wspólnot, z rodziny Radia Maryja. Obejmujemy również wszystkie intencje modlące się wraz z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pochrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętego obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Modlitwa jest dla duszy jak ciepło dla ciała, jak woda dla ryby, jak powietrze dla ptaka. Modlitwa jest jak broń, którą musimy mieć zawsze gotową, aby bronić się w chwilach zagrożenia.
modlitwą i poświęceniem przygotowuje się działanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ci Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwałaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dopiero teraz widać, że ludzie nie są sami, że żyją, wiesz, że ludzie żyją jakby razem, że ludzie nie są sami. Bo myślą, że są indywidualistami, że są najmądrzejsi. No tak, z Mareczkiem, się mówi do Mareczku. Do Mareczka. Mareczku, słuchaj, nie jesteś sam, może praktycznie ci powiem, że ludzie jeżdżą samochodem, spaliny wypuszczają, rak i na ciebie wpływa, 40% więcej ludzi umiera na raka. Czy ty tego nie rozumiesz? Lepiej źle coś zrobić, nawet błąd popełnić, bo na błędach człowiek się uczy. Ale razem, a nie się osobnić. A on mówi, że on jest wolnym strzelcem podhalańskim. Ja mówię, już tak gruba ta Litka gadała i tu leży i prosi o to, czy może pozostać w domu, bo jest chora, nie może być. Także więc, po co to tak gadać, że jest najambitniejszy na świecie, że jest sam, że jest najlepszy. Nie wolno tak. Bóg zapas Panem Bogiem. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Zanusia, Siusia. Zanusia, Siusia. Wola Boża, Zanusia, Siusia. Zanusia, Siusia. Zanusia, Siusia. Zanusia, Siusia. Wola Boża, jaka się nam objawia we wszystkich wydarzeniach życia, jest dla nas zawsze najlepszą drogą. Zarówno w radości, jak i w cierpieniu. Niech się dzieje wola Boża. Zanusia, Siusia. Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet wtedy, gdy wokół nas szaleje najstraszniejsza burza. Przecież Bóg ślepy nie jest, jak ktoś jest dobry, to przecież nie te typy, co na mordę drą, atakują, wiesz. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg wielki zapłać, modliła się Janina z mężem Józefem, z nowych wieków parafii świętego Kazimierza. Bóg wielki zapłać, dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, dziernym koronowania. Każdy powinien być gotowy znosić i zimno, i gorąco, pragnienie, i głód, trud i poniżenie. Gdy chodzi o pomnożenie chwały Bożej i przyczynienie się do własnego zbawienia. Nie myślę, gdzie mam kozonki. Chlebem i solą. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ślicznie dziękuję, Bóg zapłać, modliła się Kazimiera z Radomia. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Droga krzyżowa jest drogą, która prowadzi do Boga. Pan tyle dla nas wycierpiał, a gdy i my dla Niego coś wycierpimy, odpłaci nam to w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Darować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za Bożycę. Modliła się Kazia z parafii Ostatniego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Tajemnica Święta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Nie potrzeba znać chwili śmierci, aby wejść do nieba. Ale trzeba się do tego przygotować poprzez dobre czyny. Nasze życie jest krótkie. Trzeba no gdzie tu kto dobre czyny? No coś ty. Samo to, że Biblię zamienili w łacinę. No gdzie tu dobry jest czyn, powiedz? Że ludzie nie mogą czytać Biblii. No gdzie tu jest? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dobry czyn, w którym miejscu? Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie, w intencji Ojca Świętego Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gasić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu najmilejszemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za modlitwę różańcową, za połączenie, modliła się Lucyna z parafii podwyższenie Krzyża Świętego w Makarowcach, Białoruś, z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez stawiennictwo świętego Józefa modlimy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojczyzno Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchu, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośnik Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami. Podporo Rodzin, módl się za nami. Pociecho Nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieje o chorych, módl się za nami. Jakaś terapia dobra dla Binia, żeby się wyciszył, bo ludzie są tak
niespokojni, agresywni, że nawet jakby sobie policzyli swoje te ataki, to by się mogli, wiesz, opamiętać. Ale to nawet to, żeby rozplanować, to im nie pomaga. Och, za dużo wrzeszczałem częstotliwościowo, nie? Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na odbieńca Najświętszej Rodzicieli Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać się za wspólną modlitwę. Dobra. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami się modlili. Dziękujemy Pani Aninie, Pani Anino. Czy kogoś pozdrawiamy? Tak, mam na imię Janina. Przyjechałam z Księżpola koło Biłgoraja. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich parafian naszych wspaniałych księży, proboszcza Mariana Drążka, wikariusza Dariusza, no i całą moją rodzinę, dzieci, wnuków, a mam ich 16 i prawnuczka jednego. Jednego. No, pozdrawiam moją ówczesną z parafii Mircze, Czesława Mazurek. Mazurek. Pozdrawiam wszystkich tutaj ojców prowadzących. Ojca, dyrektora, ojca Ryzyka. Miłe panie na dole w recepcji i w biurze. Pani Anino, i musimy tutaj zakończyć, ponieważ już czas nas niesamowicie goni. Minuta po godzinie 13. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawią Justyna i Piotr. Prokuratura dochowała wysokiej staranności w sprawie wyjaśnienia przyczyn śmierci Igora Stachowiaka, podkreślił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W Sejmie minister przedstawił informacje dotyczące działań podjętych w tej sprawie przez śledczych. Szef resortu zagwarantował... No, mógł na serce umrzeć też, ale wiesz, skutecznie zaznaczył, jak są agresywni, no to przecież to się nie musieli zabić, prawda? Mogli doprowadzić do śmierci. Nagrania z kamer w początkowej fazie postępowania były nieczytelne. Dopiero prawa biegłych pozwoliła na dokładny odczyt, powiedział minister Zbigniew Ziobro. Prokuratura przystąpiła do intensywnych działań w sprawie śmierci pana Igora Stachowiaka. Natychmiast po otrzymaniu na ten temat informacji przesłuchała w tej sprawie 58 świadków, w tym niektórych wielokrotnie. Uzyskała aż 11 opinii biegłych, w tym także opinii biegłych, niektóre z nich były wnioskowane przez rodzinę zmarłego i pełnomocników tejże rodziny. Średnio co kilkanaście dni prokuratura wydawała w śledztwie kolejne postanowienia, które mają doprowadzić do skutecznego i rzetelnego, podkreślam rzetelnego, niezwykle skrupulatnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci pana Stachowiaka. Zgromadziła już 16 tomów akt śledztwa i 5 tomów akt podręcznych. Biegli stwierdzili, że do śmierci Igora Stachowiaka nie przyczyniły się ani zastosowane przez policjantów chwyty obezwładniające, ani użycie paralizatora, poinformował prokurator generalny. W opinii, którą prokuratura otrzymała pod koniec marca, z dużym prawdopodobieństwem biegli za przyczynę zgonu uznali niewydolność krążeniowo-oddechową po zażyciu środków psychoaktywnych. W Sejmie cały czas trwa debata w tej sprawie. Prawo oświatowe w państwie prawa działa, reforma została wdrożona, powiedziała w Sejmie minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Po rozpoczęciu posiedzenia poseł Urszula Augustyn z PO poruszyła kwestię ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Według niej projekt obywatelski, pod którym została zebrana dostateczna ilość podpisów, powinien być procedowany na najbliższym posiedzeniu. Do sprawy odniosła się szefowa resortu edukacji, która zwróciła uwagę, że wdrożenie ustawy poprzedziły półtoraroczna debata i szerokie konsultacje społeczne i w skrócie przedstawiła aktualny stan wprowadzanych zmian. Do końca marca podjęto uchwały o sieci szkół. Podstawy programowe zostały podpisane 14 lutego. W tej chwili większość nauczycieli, szczególnie z roczników wrażliwych z klasy 1, 4 i 7, są już przeszkoleni. W tej chwili jest ponad 170 wniosków o dopuszczenie podręczników. Mówimy o 16 podręcznikach. Do wakacji podręczniki, jak zwykle, zostaną zaoferowane rodzicom. I z najwyższą radością chcę Państwu powiedzieć, że mamy już dodatkowych 9
dwie ustawy o finansowaniu oświaty i ustawę Karta Nauczyciela. Prawo oświatowe w państwie prawa działa. Reforma została wdrożona. Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017-18. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Politycy Kukiz 15 poddają w wątpliwość zasadność wniosku Platformy o wotum nieufności dla ministra obrony Antoniego Macierewicza. Dziś rano Sejmowa Komisja Obrony nie zgodziła się na odwołanie szefa MON-u. Jeszcze dziś wniosek Platformy zostanie rozpatrzony na sali plenarnej Sejmu. W ocenie polityków PO szef MON niszczy potencjał osobowy Wojska Polskiego. Zarzucają mu także spowolnienie procesu modernizacji armii. Poseł Paweł Grabowski uważa, że debata będzie miała charakter spektaklu politycznego. Inną sprawą jest to, czy ten wniosek jest zasadny, no ale moim zdaniem nie do końca, no ale to już jest takie prawo opozycji, że zawsze może formułować zarzuty wobec ministra. Minister pewnie będzie się bronił. Kolejna odsłona pewnego sejmowego spektaklu, z którego tak naprawdę nic nie wyniknie, oprócz tego, że państwo polskie poniesie jakieś, ale jednak koszty. Czyli obywatele będą musieli zapłacić za to, że jednak będziemy tutaj procedować nad wnioskiem, który na pewno upadnie, a nie będziemy pracować nad na przykład koniecznymi zmianami gospodarczymi. Wniosek o odwołanie ministra obrony już po raz drugi złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Pierwszy raz Sejm rozpatrywał go w lipcu ubiegłego roku, tuż przed warszawskim szczytem NATO. Głosowanie odbędzie się po dzisiejszej debacie. Brytyjska policja aresztowała 3 osoby w związku z zamachem w Manchesterze. Na razie nie ujawniono tożsamości zatrzymanych. Do zamachu przyznało się samozwańcze państwo islamskie. Zaginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Polski MSZ poinformował, że wśród ofiar ataku w Manchesterze jest co najmniej 2 Polaków, a 1 obywatel Rzeczypospolitej pozostaje pod opieką lekarza. Atak w Manchesterze przeprowadzony po koncercie był najpoważniejszym zamachem na terenie Wielkiej Brytanii od ponad dekady. Rosyjska FSB rozpoczyna ćwiczenia na zaanektowanym Krymie. Ćwiczenia, jak podano, mają sprawdzić gotowość do zapobiegania aktom terroru i dywersji. Manewry będą prowadzone na morskich obiektach przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem ropy i gazu oraz w kompleksie hotelowym w Eupatorii. Bierze w nich udział do 2000 żołnierzy, sprzęt pancerny, lotnictwo i marynarka wojenna. Ćwiczenia potrwają do 29 maja. Po aneksji Krymu, co nastąpiło w roku 2014 i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, Rosja przeprowadziła liczne ćwiczenia wojskowe. Zachód wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie w związku z manewrami na tym terenie. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz. INGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Temperatura od 13 stopni na północnym zachodzie, około 17 w centrum, do 22 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali, ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dzisiejsze rozmowy niedokończone prowadzone będą na temat Człowiek w świecie cyfrowym. W programie udział weźmie profesor nauk technicznych Kazimierz Wiatr, senator Prawa i Sprawiedliwości. Początek rozmów o godzinie 18.15, kontynuacja o 21.30. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapraszają na debatę zatytułowaną Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej. Jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież. Odbędzie się ona 25 maja o godzinie 16 w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Świętego Józefa 23/35 w Toruniu.
W debacie wezmą udział profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Patronat medialny nad debatą objęły Telewizja Trwam i Radio Maryja. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziesięć minut po godzinie 13:00 przy mikrofonie jest Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja i zapraszam na audycję aktualności dnia.